A co z twoją karierą muzyczną, którą też miałaś tutaj robić w Polsce? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. A już było, ile, 3 tygodnie? 400 coś tysięcy viewers. A poza tym kolejna piosenka będzie na karnewal i mam 9 piosenek, co są nagrane. To nie mogę się doczekać, aż każdy będzie, they're gonna hear the song, so. A chciałabyś na przykład, stworzyć jakiś utwór z Alanem Krupą? No bo wiemy, że Asia Krupa przyjaźni się z Edytą Górniak, Alan to jest jej syn, no i też bardzo mocno wspiera różne gwiazdy. I mean, jest możliwe. On po polsku śpiewa, tak? Wiesz co, no tylko, że on tak trochę bardziej rapuje. Ale też na przykład tworzy. To było super. Właśnie ja szukam rapera do moich piosenek. Naprawdę, ja szukam. Ale słuchajcie. To ja piszę teksty po angielsku. Niestety po polsku nie dam rady pisać teksty, ale by było fajnie mieć rapera. Naprawdę by było niesamowite. Bo ja nie chcę tylko tutaj na polski rynek, ja chcę po całym świecie. No dobrze, to co, Alan, w takim razie, jeżeli obejrzysz ten wywiad, to zgłoś się tutaj do Marty i co, być może jakaś wspólna kolaboracja. Ten weekend ma być w Ireland na radio, moją piosenkę, to ja nie wiem, to nagle Ireland, nie wiem gdzie to się, where it came from, but będzie w Ireland moja piosenka grać na radio, to... Słuchaj, my już tutaj ogarnęliśmy współpracę, więc myślę, że naprawdę, naprawdę dacie radę i ja liczę, że będzie jakaś fajna kolaboracja pomiędzy wami. No słuchaj, teraz to już nie może być inaczej. Nie wiem, ja mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze, ale teraz trafiłaś mnie na taką, że jestem taka zmęczona i śpiąca. Poszłam późno spać i stałam wcześniej, ale naprawdę mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wszystko się uda, ale zobaczymy, ale mam dużo piosenek i nie mogę się doczekać. I can't wait to share with you guys all the songs and the recordings and texts that I wrote, so